Kowalski, PSL UED. Pani marszałek, Wysoka Izbo, pytanie do pana ministra Brudzińskiego. Panie ministrze, pana działania już po tej zbrodni zasługują na uznanie i szacunek i tutaj właściwie szapobatu. Nie mam nic do powiedzenia, ale pytanie jest inne. Dlaczego dopiero teraz? Dlaczego 3 lata właściwie nie tylko, że pan nie, takich działań nie prowadził, tylko raczej prowadził pan działania odwrotne? I w tej chwili, jeżeli pan chce szukać autorów mowy nienawiści, sprawców takich moralnych oczywiście, no to przecież mam na znakomitą okazję, codziennie wystarczy włączyć rządową telewizję, wystąpienie pana Cejrowskiego, nie wiem czy słowo pan jest w ogóle, który porównuje pogrzeb Adamowicza do pogrzebu Stalina, kogo zamordował Adamowicz, jak można porównywać tego człowieka do jednego z największych zbrodniarzy w dziejach świata, wystąpienie pana redaktora Janeckiego, Wilsteina i tak dalej. Jeszcze jedno, bo czas już się kończy. Ja bym uważał, że pod tym względem pośle, to właściwie, panie ministrze, pan ma bardzo wiele do zrobienia. Jacka Protasiewicza, Klub Nowoczesna.